My widzimy wszystkie glitche, o co tu chodzi? Widzimy jakby świata w tona, o kurna. Widzę sobie XW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 
oficjalnie od Steel Wool Studios. Mam nadzieję, że wyjdzie lepiej niż Security Bridge, bo wtedy byłem podekscytowany tą grą, ale szczerze mówiąc tam optymalizacja, brak strasznych elementów w rozrywce. No faktycznie, no było kilka, w których faktycznie się trochę zlękłem. Możecie obejrzeć moje filmy. Jak nie zapomnę, to dam wam w linku w opisie, ale no... Zostawiam łapę w górę i oglądamy, bo jestem ciekawy mega tego zwiastunu. Lecimy. Jest on oficjalny. Także... Gameplay trailer. Ciekawe, czy znowu puszczą 3. Co to? Plakatami jakimiś? W sensie gazetami? Tu jakaś postać. No nie wygląda to jakoś mega dobrze, ale no... Cassie. Czekaj. Dobra, teorie się już potwierdzają, że jest uwięziony w Pizza Plexie, tak jak na tym plakacie był, który też obawiałem dawno temu. Cassie. To jest pewnie nawiązanie, ale to nie może być ta sama Cassady, która była... Kurde, nawet nie wiem... Ten FNAF Pizza Plex na pewno się dzieje po 23. Nie wiem dokładnie w którym roku, także no... ale już długo po w ogóle pierwszym FNAF-ie, więc to ciężko, żeby była naprawdę ta sama. Niemożliwe to jest. Ale fajne odwołanie. Pizza Plexor, tak. Monty. Nie mam czasu, żeby ci to objaśnić. No nieźle. Kurde. Mam nadzieję, że to będzie straszniejsza gra. Okej, wszędzie jakieś śmieci rozwalone. Ha, cupcake duży, no nieźle. Dobra, mam najlepszy timing do zatrzymywania. Pokaż to. Nie no, kurde, ta Roxy... Oczy ma jak jakaś maska dosłownie. No, już tu z niej nic nie zostało. Jakbym za takim czymś miał uciekać, to... Przed takim czymś uciekać, no to kurde, czekajcie, przewinę to jeszcze raz. No, kurde, nieźle. Chwila, czy ona ma zielone paznokcie? Ile ona ma lat? O co to chodzi? Dobra, jak zwykle do szkielety. Mam nadzieję, że jumpscary w tej grze będą naprawdę straszne. Okej, tam była też Chica, tu jakieś nowe urządzenie. Dobra, chwila, czy to był nadajnik jakby Roxy? Czekaj. Roxy to chyba moja druga ulubiona postać w tym FNAF-ie Security Breach. Pierwsza to jest oczywiście William Burntrap. No, nie ma co, to jest najlepsza postać, prawda? Została wykorzystana chyba najgorzej z wszystkich, ale fajnie, że powrócił na te 5 sekund. Mam nadzieję, że tu też głównym przeciwnikiem będzie Blob, którego... Znaczy Afton, który przejął kontrolę nad Blobem. To by było fajne. O kurde, co tam było? Czy tam był Monty? Sorry, że tak przywijam poklatkowo, ale... No, kurde, on ma... Źle. Dobra. Czy to był właśnie... czekajcie, czy to był właśnie... jumpscare? Czy jakaś cutscenka? Nie, to był jumpscare. Kurw. To był jumpscare. No nie, nie wygląda ten jumpscare najlepiej. Monty tu był. Roxy, kurde, wygląda jak jakaś maska tlenowa z Poppy Playtime, kurde. O! Moondrop, znaczy Moondrop. Żaden Moondrop, żaden Sunrise, Moondrop i Sundrop to są cukierki, tak? To jest po prostu Moon i Sun. Moon i Sun w jednym, kurde! Potwierdziło się! Ale fajnie, sarąbiście wygląda. Jedna po drugim razem, a jest. O! Czekaj. Założyliśmy maskę Vani. Założyliśmy maskę Vani, która była też Help Wanted i przez nią porozumiewaliśmy się z Glitch Trapem. Czy my będziemy gadać z Glitch Trapem? Nawet ładnie. Czekaj. My widzimy wszystkie glitche, o co tu chodzi? Widzimy jakby świata w tona, o kurna.
Ej. No, no, o, ładnie ta maska wygląda nawet. Dobra, logo. Ruiny. No to nieźle nagadałeś. Ładne logo. Dużo to ruin, ale... Trzeba poradzę. A w ogóle nie było Freddy'ego w tym zastunie. Albo będzie tak, że najważniejszym złym jest tutaj... jest tutaj Blob, znaczy Glitchtrap, znaczy Burntrap, który przez to, że ma moc Glitchtrapa, wchłonął też Bloba do swojego ciała czy coś tam. I kontroluje też tą maskę, przez co nie, maskę, przez którą widzimy też jakby jego formę drugą. I on może z nami jakby porozumiewać się, albo walczyć nawet. Albo kurde, to jest tak, że znowu jest jakby dwóch Aftonów i teraz jeden to jest Blobem. W sensie tym Blobem, aka Burntrapem, a drugi to jest Glitchtrap. Albo trzecia teoria jest taka moja, że po prostu, a drugi jest ten Glitchtrapem, a i kurde, też będzie ten. A trzecia to jest taka, że... O, ładnie. W ogóle nie wiem, dziwnie to wygląda. Napiszcie, co sądzicie o tym, a ja się z wami żegnam, no i pa.